Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo powiem Ci nieco o irygatorze do jamy ustnej firmy Waterpik. Ten konkretny model jest to właśnie Waterpik Ultra o wdzięcznej nazwie WP100E. Wcześniej, do tej pory stosowałem cały ten majdan tutaj, który widzisz po mojej prawej stronie. Pasty do zębów, płyny do płukania, nitki, szczoteczki. I muszę uczciwie powiedzieć, spełnia on swoją rolę, na pewno. Mam około 50, jeszcze zostało mi parę zębów. No jeżeli przyjrzałeś mi się wcześniej, to na pewno je zobaczyłeś. Także reklama Waterpika, prezentacja Waterpika nie oznacza, że masz tutaj się pozbywać innych markowych produktów. No, ale właśnie poprzez znajomych właśnie natknąłem się na tego to Waterpika. No, według tutaj opisu na spodzie opakowania jest to maszynka zrobiona w Chinach. Myśl techniczna podobno jest z USA. No i tak jak Ci wspomniałem, zachęcony pozytywnymi recenzjami postanowiłem ją zakupić. No i za chwilę zrobię tutaj taki unboxing, czyli w sumie zobaczysz, co dostałem za całe 420 zł w jednym z wrocławskich sklepów stomatologicznych, cena na 2013 rok. W internecie jest nieco taniej, widziałem ceny jakieś 389 zł. No i patrzymy, co dalej. Oczywiście odstawiamy tutaj inne akcesoria. I patrzymy, co mamy w pudełku. Ładnie otwieram. Tutaj jakieś ochronne są. Coś papier typu wytłaczanka na jaja. Na jajka. Podeprę się oczywiście gwarancją. W gwarancji jest opisane dokładnie polskie nazwy tychże wymienionych części Waterpika. Przy okazji wyjmuję instrukcję. Niestety wszelakie języki. Widzę język radziecki, jakiś tam no różne inne, jakieś skandynawskie, ale niestety języka polskiego nie ma. Przygotowałem sobie tutaj stosowną stronę instrukcji w języku polskim, a nawet język niemiecki, prawda? No i zaraz będziemy robili krok po kroku wyjmowanie z tego pudełka. Pierwsze, co się rzuca w oczy, jest to taka ciekawa część, a mianowicie jest to pokrywa do zbiornika. Czyli to jest prawdopodobnie pokrywa do zbiornika. Ten zbiornik ma 600 ml, ładnie tutaj widzisz 200, 300, 400, 500, 600. Tutaj prawdopodobnie jest w jakichś amerykańskich jednostkach. Zapomniałem, jak one się tam, pamiętam, że piwo to jest w pintach, a tutaj jest, są jednostki amerykańskie, czyli zbiornik 600 ml, podstawa. Patrzymy dalej, wyjmujemy dalej z pudełeczka. To jest gwarancja, którą warto zachować, ponieważ na jej przepraszam, to jest faktura, którą warto zachować, ponieważ na jej podstawie dostaniesz w razie czego dostaniesz uprawnienia gwarancyjne. I druga taka wytłaczanka na jaja. Pudełeczko, możesz sobie popatrzeć jeszcze raz. Ładny pan. Ładny pan, czyli nie tylko panie, chociaż ze wszystkich osób, które znam, tylko panie zakupiły to urządzenie. Odkładam. I wyjmujemy tutaj ładnie coś, co się nazywa podstawą i zaraz będziemy omawiali dalej.
Czyli tak, to jest podstawa toż tego urządzenia. Tutaj jest wyłącznik. To jest końcówka do irygacji. Możemy sobie irygować tym swoje ząbki. Szczególnie jak mamy jakiś aparat ortodontyczny. Przycisk do wyjmowania końcówek. Patrzę, co to jest. To jest pewnie to. To jest pewnie to, ale w takim razie zainteresują Cię tutaj pewnie za chwilę końcówki. Rączka z wężykiem. Coś takiego. Krótki ten wężyk. Pani w sklepie mówiła, żeby nie używać do tegoż to irygatora preparatów z utleniaczami. Ten konkretny na przykład Eludryl ma chlorheksydynę, czyli używamy wyłącznie ciepłej wody. Przycisk do chwilowego zatrzymania wypływu wody, pauza. Patrzę, co to jest. To będzie tutaj. Pozbacon. Przycisk typu pauza. Pokrywa zbiornika z umieszczonymi w niej końcówkami. Ta pokrywa wygląda tak. Czyli masz tutaj pokrywę, możesz otworzyć. A to są oczywiście wspomniane końcówki. Niestety muszę użyć chwilę trochę siły, żeby je wyjąć. Ładnie wyjmuję. Trochę mi nie idzie, niestety ręce nienawykłe do roboty. I tu prawdopodobnie można spokojnie to wszystko jakoś umocować. Urządzenie jest zasilane ze zwykłego gniazdka. Nie widzę tutaj żadnego zasilacza. Oczywiście to, co mówiłem, made in China. Ważną sprawą jest tutaj przełącznik regulacji ciśnienia od 1 do 10. Po angielsku to ładnie się nazywa Pressure Control Dial. No, ktoś w innej recenzji proponował używać 7, ponieważ 10 jest dość mocna. Natomiast osoba, która mi poleciła to urządzenie, używająca aparatu ortodontycznego, takich tych drutów, mówi, że 10 i też można przeżyć. Ten konkretny model Waterpika warto kupić przynajmniej z jednego powodu. Jest 7 końcówek różnych do irygacji. Dokładny ich opis jest tutaj w angielskojęzycznej instrukcji. Przynajmniej spróbuję. Ta jest chyba do czyszczenia języka. Tutaj jest jakaś taka coś, co przypomina szczoteczkę do zębów. Być może to jest jakaś końcówka ortodontyczna. Tu są jakieś 4 podobne inne końcówki. Wymienię ich nazwy, aczkolwiek jeszcze nie ustaliłem, która jest do czego, czyli końcówka do irygacji, czyszczenie języka było, irygacja poddziąsłowa, ortodontyczna. Także i te wszystkie końcóweczki można ładnie jakoś poumieszczać. Można ładnie poumieszczać w tymże to urządzeniu. W tejże to pokrywie. Natomiast zajmę się tym nieco później. Niestety nie jest to dobry moment przed kamerą, aby to robić. W każdym razie wydaje mi się, że jakoś to 4 końcówki tutaj różne można wsadzić i następnie ładnie zrobić tak. Czyli pokrywę dajemy na zbiornik. To dajemy do bazy. I mamy toż to urządzenie gotowe do użytku. Jeszcze raz sprawdzę. O, bardzo ładnie. Czyli tym zwalniamy. O, nawet samo wyskakuje. Rewelacja. Takie małe kliknięcie i proszę zobaczyć. Cyk.
Tutaj jeszcze raz pause button, czyli robimy stop i tip ejection, prawda? Czyli wyskakuje nam ładnie dana końcówka. W zasadzie, jeżeli chodzi o unboxing, to wszystko. Postaram się już po pierwszej próbie zaprezentować, jak to urządzenie działa. Znajomi mówią, że pierwsze próby to z reguły cała łazienka jest w wodzie. Natomiast jeżeli ty kupiłeś sobie również jakiś irygator do jamy ustnej, być może też irygator Waterpika, być może jakiś inny irygator innej firmy, prawda? Zapraszam cię oczywiście do komentarza, do podzielenia się z osobami innymi, które chcą kupić takie urządzenie, o jego wadach i zaletach. Ja niestety jeszcze nic o wadach ani zaletach nie powiem, ponieważ no jest to drugi dzień posiadania tegoż to przeze mnie urządzenia. No, coraz więcej osób używa aparaty ortodontyczne. Często to jest, osoby są po 30, po 40 i niestety zwykłą szczotką do zębów, zwykłym płynem, czy nawet nitkami nie masz za bardzo szans, aby dotrzeć tam do niektórych miejsc. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jeszcze raz cię tutaj pod tym filmem zapraszam do komentarzy na temat twojego irygatora jamy ustnej.